Witam serdecznie. Pytanie. Czy można odzyskać ciśnienie w piłkach tenisowych? No właśnie. Chciałbym podjąć się tego tematu. Chcę przeprowadzić taki mały eksperyment. Czy to jest w ogóle możliwe? Wiadomo, że piłki mają wyższe ciśnienie niż ciśnienie atmosferyczne. I mikropory w gumie, z której jest zrobiona piłka, są nieco rozszerzone. I wtedy, nawet gdy piłka nie jest używana, powietrze z niej i tak schodzi. Po jakichś tam kilku tygodniach, po miesiącu, to ciśnienie praktycznie może być już wyrównane z ciśnieniem atmosferycznym. A gdy piłka jest używana i maltretowana przez zawodników, to ciśnienie jeszcze szybciej schodzi z tych piłek. No i piłki, mimo że wyglądają dobrze, fit jeszcze jest dobry, no niestety już do grania nie bardzo się nadają, bo już tak się nie odbijają, jak powinny. Postanowiłem sprawdzić, czy można odzyskać ciśnienie w piłkach, trzymając je przez dłuższy czas w pojemniku ciśnieniowym. Przedtem zrobiłem sobie takie oto pojemniczki ciśnieniowe, które trzymają ciśnienie. Trzymam w nich piłki, które były mało używane w tym sezonie i postanowiłem je przytrzymać przez okres zimowy, żeby po prostu nie straciły tego, co mają, tego ciśnienia, co mają. No ale to jest sprawa prosta, bo tutaj ciśnienie w piłkach było i tylko chodzi o ich utrzymanie. Więc tutaj sprawa jest prosta, ale pytanie, jak przywrócić piłką ciśnienie. Postanowiłem zrobić takie pojemniki ciśnieniowe. Pierwszy z nich to jest zwykła rura PCV o średnicy 75 mm. Z tyłu nieco rozgrzałem i wsadziłem, wkleiłem właściwie dekielek też od takiej rury 75 mm. Dodatkowo po sklejeniu zgrzałem jeszcze, dla pewności, zgrzałem jeszcze lutownicą, żeby tutaj było szczelne i żeby wytrzymało ciśnienie. Z drugiej strony z zamknięciem. No tutaj miałem większy problem, bo wymyślałem sobie różne zamknięcia na jakieś zatrzaski. Nic się nie sprawdzało. Miałem kilka prób takich nieudanych i się okazało, że to po prostu musi być coś porządnego. No nie myślałem, że to będzie takie trudne utrzymać przynajmniej 1,5 bara ciśnienia powietrza. Zrobiłem sobie coś takiego. Tutaj dwie objemki, znaczy jedna objemka w komplecie do rury 75 mm, skręcone nieco ze sobą. To będzie jako podpora pod kołnierz, który tutaj jest oryginalnie tutaj w rurze. Blacha około 1,5 mm grubości. Wygięta w taki sposób, żeby ona podczas skręcania nie odkształcała się, żeby jedną płaszczyzną dolegała. Kominek, czyli wentyl skręcony od spodu. Powierzchnia taka z gumy, czyli po prostu podkładka gumowa na całej szerokości. Dwie śruby. No i nakrętka motylek, która będzie od spodu, nie będzie mi się przekręcać, więc będzie trzymało. Sprawdziłem szczelność, jest szczelne, więc mogę spróbować z piłkami. Tutaj piłek się mieści, one są wszystkie bardzo zmęczone, odbijają się w bardzo słaby sposób. I zobaczymy, będę trzymał te piłki przez około miesiąc w ciśnieniu
jednego bara, jednej atmosfery. Wrzucam teraz, tutaj mieści się około 16 piłek. Skręcam teraz w taki sposób. Pod spodem nakrętka w tą stronę, żeby miała oparcie. Tak oto mamy skręconą. Kluczem imbusowym dokręcam. Trzeba to skręcić dość mocno, bo jednak ciśnienie robi swoje. Trzyma się dobrze. Pompuję jeden bar, mniej więcej na razie. Ciśnienie jest, jeden bar, nie wiem czy to widać. Mam jeszcze taki wskaźnik, kupiłem sobie wskaźnik, z tym, że on działa dopiero od ciśnienia 2 bary. Zrobi się cały na zielono, jeżeli będzie ciśnienie 2 bary, a tutaj na razie tylko jako zatyczkę. I tak przygotowany zbiornik będę trzymał około miesiąca w ciśnieniu jednego bara. Po tym miesiącu zwiększę ciśnienie do około 2 barów, a potem już 2 atmosfery, no nie wiem, czy tyle dać. No pewnie tak. 2 atmosfery to już jest taki maks, jaki można chyba zapodać tym piłką. Więcej nie, żeby tych piłek nie ścisnęło. Jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Troszkę sceptycznie podchodzę do tego sposobu odzyskiwania ciśnienia, ponieważ ciśnienie na zewnątrz piłki, tutaj, jest większe od ciśnienia, które jest w środku. I to ciśnienie powoduje, że ta piłka jest ściskana wewnątrz przez powietrze i te mikropory, które są wewnątrz, są jeszcze mniejsze. I myślę, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, żeby powietrze przez ściśniętą piłkę dostało się do środka, mimo tak długiego czasu, jaki przewiduję. No ale, no cóż, jestem tenisowym Januszem i muszę się o tym przekonać osobiście. Tutaj teoria teorią, ale praktycznie muszę to sprawdzić, więc postanowiłem właśnie taki zbiornik wykonać.
Tu mam właśnie jeden zbiornik, ale zrobiłem też w międzyczasie ze zwykłego opryskiwacza inny zbiornik. Tutaj mi się mieści też kilkanaście piłek, około 15 chyba, czy 16 piłek też. To, co musiałem zrobić, to była taka pompka. Tutaj zakleiłem i wstawiłem na klej na gorąco manometr, który oczywiście mi się od razu popsuł. Ale na szczęście całość trzyma ciśnienia. Tutaj zasklepiłem, wstawiłem wentyl i tak przygotowany zbiornik również będzie czekał na otwarcie za około 2 miesiące. To taki drugi zbiornik. Ale jeszcze jedna propozycja dla tych, którzy chcieliby coś takiego spróbować. Można by było wykombinować coś takiego, że mając takie naczynie ciśnieniowe, szybkowar, który ma swoją uszczelkę, tutaj się mieści około 13-14 piłek w tej pojemności, ale są na pewno większe. No, jeżeli żona pozwoli, to można by tego użyć, wykręcając tutaj ten zawór bezpieczeństwa i zamiast niego wkręcić można taki kominek, taki wentyl. Jest to bardzo proste do zrobienia i myślę, że bez jakiegoś tam kombinowania z jakimiś tam rurami, w szybki sposób, jak ktoś ma w domu taki pojemnik ciśnieniowy, taki szybkowar, można, myślę, też tutaj piłki przetrzymać. Jest to uszczelnione, wystarczy zakręcić, dopompować powietrze, jak tutaj będzie zawór, do około jednej atmosfery. I myślę, że też to się sprawdzi. Oczywiście takie piłki odzyskane, jeżeli to się oczywiście uda. Takie oczywiście piłki odzyskane są z przeznaczeniem dla mojego cichego partnera. Jest to moja maszynka tenisowa, która potrzebuje trochę lepszych piłek niż takie zmęczone, żeby lepiej było z nią trenować. To moją maszynkę oczywiście będę modernizował, już mam plan taki, ale to w następnym wejściu wyjaśnię, co zrobię i jakie będę w nim poczyniał ulepszenia. A póki co czekam na wynik tego eksperymentu. No, sam ciekawy jestem, czy to się uda, czy też nie. I czy piłki będą zdatne do użytku, oczywiście. Bo być może będą twarde, ale mogą być niesprężyste. Mogą się nie odbijać tak jak powinny. Mogą być twarde, ale niesprężyste. No, to się jeszcze okaże. No i też przyjąłem sobie taki warunek, żeby trzymać te piłki w ciepłym pomieszczeniu. Nie w jakiejś tam piwnicy zimnej, tylko w ciepłym pomieszczeniu. Na pewno to pomoże. No dobrze. Spotykamy się z tym tematem za około 2 miesiące i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dziękuję za uwagę.